ile mają wzrostu, ile ważą. Może warto spojrzeć na to, ile mają walk na swoim koncie, bo to powinno być decydujące. No tak, tylko pamiętajmy, że gwiazda albańskiego rapu, hip-hopu 8 lat nie stała w klatce, kiedy to na Wyspach rozpoczynał swoją karierę. Ale jak już stała, to pierwszą walkę wygrał z Glennem Reidem, który przegrał wszystkie swoje walki i skończył karierę. Później był Keith Smith, bilans 1-6, ale kończmy to. Szybciutko, tak abyśmy zdążyli, powtórkę obejrzeć w Teleekspresie. Bardzo skupiony jest Kudzianowski. On wie, że to dla niego jest pojedynek niezwykle istotny. On nie może go po prostu przegrać. To, co tu się dzieje w momencie, kiedy obaj wchodzili do klatki, to było wręcz zadziwiające. Kolano Pudziana tam naprawdę cały czas taka mała awanturka wisi na włosku. Zaraz rozpuszczą ręce, zaraz pójdą lewy, prosty popka. I prawy! Nie wierzę w to, co widzę! Ciągle chroni głowę. Dobrze, taki spokój, szybko, Pudzian. On musi tutaj opanować, dla niego najlepiej, niech ten pojedynek trwa czym dłużej, tym oczywiście jego szanse na zwycięstwo rosną, chociaż i tak nie ukrywajmy, no, 95% tutaj. Pudzian powinien popka pozamiatać. Zobaczymy, jak poradzi sobie teraz pod presją tych silnych ciosów Pudziana. Popek, no właśnie, no nie poradzi sobie. Dyrk się skończył, ból się zaczął. Mariusz Pudzianowski skończył, jak powiedział Tomasz Narkun. Panowie, nie róbmy sobie jaj. Ale jakbyśmy szukali analogii do tego pierwszego pojedynku w MMA Mariusza Pudzianowskiego, tam też kończyły hammerfisty.